Witajcie w Kolokronie. Zajrzymy dzisiaj do legend, by poznać ciekawą, ale też tajemniczą i nieco przerażającą rasę Iskalonów. Kim byli, gdzie przebywali i co ich charakteryzowało. Przekonajmy się. Iskaloni, czy też iskalonowie byli świadomym gatunkiem niskich, humanoidalnych cyborgów o niebieskiej skórze, zamieszkujących dziką planetę Iskadrel w systemie Iskalon w dzikiej przestrzeni. Posiadając fizjologię, która pozwalała ich ciałom integrować ciała obce, iskaloni eksperymentowali z implantami cybernetycznymi, czasami zastępując całe kończyny protezami. Jako izolowana cywilizacja z bazą technologiczną łączącą biotechnologię z urządzeniami mechanicznymi, Rzadko miała kontakt z resztą galaktyki. Ponieważ ich technologia wytwarzała śmiertelnie toksyczne odpady, a nie chcieli ryzykować własnego życia, by je przetwarzać, uciekali się do niewolniczych najazdów na inne gatunki, które zmieniali w cyborgi i zmuszali do pracy z niebezpiecznymi odpadami. Postrzegając ludzi jako gorszych, cyborgi zamierzały ich zniewolić. Niezdolni do samodzielnego opracowania bezpieczniejszej technologii, Iskaloni badali także przechwycone ludzkie statki kosmiczne w nadziei znalezienia sposobu na zbudowanie maszyn które nie byłyby tak zabójcze w obsłudze. Przed Wielką Wojną Sithów i Skaloni byli odpowiedzialni za wychowanie Zeltrona Antosa Wajrika, który stał się niesławnym mandaloriańskim naukowcem doktorem Demagolem. Podczas pierwszego kontaktu z Imperium Galaktycznym cyborgi zniewoliły imperialnych agentów, co skłoniło Imperium do ataku na Iskadrel w odwecie. Połowa planety została zniszczona, zanim Iskaloni odparli atak, ale nie ścigali uciekającego Imperium. Jak było wspomniane, Iskaloni mieli wyjątkową fizjologię, która pozwala ich ciałom szybko regenerować się po urazach i przystosowywać się do wszelkich ciał obcych w ich organizmach, zamiast próbować je odrzucać. Stosowali też specjalny mutagen, wytwarzany przez dziwną dużą różową roślinę, aby jeszcze bardziej ułatwić proces adaptacji. Z tego powodu gatunek chętnie eksperymentował z implantami cybernetycznymi, od ulepszeń neuronowych i umysłowych po wbudowane miotacze i broń białą. Jednak na przestrzeni lat i skaloni poczynili niewielkie postępy w swojej technologii cybernetycznej. Przedstawiciele tego gatunku byli w porównaniu z ludźmi, mierząc od metra 1,30 do 1,50 m. Ze względu na dodanie mutagenu do ich układów, gatunek miał głęboko osadzone czarne oczy, wysokie kości policzkowe, wystające czoła i ostre trójkątne zęby, co razem dawało im brutalny obraz. Zwykle dla ochrony ich implanty były zakryte skórą, ale czasami pozwalali niektórym implantom wystawać, otoczone widocznymi bliznami, by ich wygląd był jeszcze bardziej onieśmielający. Iskaloni zwykle nosili obcisłe, czarne skórzane ubrania z dziurami odsłaniającymi implanty. Jedną z niezwykłych zdolności gatunków była odporność na ogień blasterowy. Blaster ustawiony na pełną moc był równie skuteczny na Iskalona, jak blaster ustawiony na ogłuszenie na człowieku. Technologia Iskalonów opierała się na połączeniu maszyn i i biotechnologii. Wiele z ich urządzeń, od komputerów po statki kosmiczne, było hodowanych w kadziach z organicznym mułem na ich ojczystej planecie. Te organiczne urządzenia, podobnie jak sami Iskaloni, mogły włączać ciała obce do swojej fizjologii. Typowy temperament Iskalonów był spokojny, wyrachowany i pozbawiony emocji. Często sprawiali wrażenie oderwanych od rzeczywistości lub rozproszonych, ponieważ nieustannie kontrolowali swoje implanty, aby dostosować się do zmian w ich otoczeniu. Iskaloni nie rozumieli przy tym Niechęci innych gatunków do wszczepiania sobie cybernetyki. Kulisy. Iskaloni zadebiutowali w podręczniku do gry RPG w 1993 roku jako antagoniści w przygodzie The Iskalon Factor. Ich inspiracją byli rzecz jasna borgowie ze Star Treka, tyle że w wersji gwiezdnowojennej prezentują się już jako znacznie brutalniejsi i okrutniejsi. Ich stroje z kolei przypominają mi nieco cenobitów z filmów serii Hellraiser, ale to już moje własne fantasmagorie. To wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie i oczywiście uszanowanie dla moich patronów oraz archiwistów. Jeżeli chcecie wspierać Holokron, możecie robić to na serwisie Patronite lub tutaj na YouTubie. Za każde wsparcie bardzo dziękuję i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.